Zastanawialiście się kiedyś, czym konkretnie różnią się materiały wsadowe? Jak wpływają na cenę? Czy pandemia zmieniła sytuację na rynku? I jak huty sobie w obecnych czasach? Czy budując domy powinniśmy zwracać uwagę na surowce? Te tematy poruszymy dzisiaj z Michałem Wnękiem, dyrektorem do ds. zakupów. Cześć Michał. Cześć Mateusz. A Michał, może zacznijmy od podstaw. Czym różnią się materiały wsadowe i o jakich powłokach mówimy, mając na myśli pokrycia dachowe? Z zewnątrz różnią się... Tylko można powiedzieć kolorem i strukturą powierzchni, czyli walorami estetycznymi. Natomiast istotne kwestie kryją się wewnątrz. Po pierwsze, rdzeń, aluminium czy stal. To zasadniczy wybór, który musi podjąć klient, decydując się na pokrycie dachowe. W przypadku stali musimy też wziąć pod uwagę stop metaliczny, którym ta stal jest pokryta. W naszej ofercie posiadamy blachy renomowanej grupy ThyssenKrupp, Krupp, gdzie stopem metalicznym jest innowacyjny cynk magnes. Pod nazwą ZM EcoProtect kryje się powłoka gwarantująca wysoką jakość i bardzo wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Idąc dalej, kolejnym czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę, to rodzaj i struktura lakieru. Jego grubość. I odporność na warunki atmosferyczne. To znów w swojej ofercie posiadamy szerokie spektrum możliwości, z którego klient może dokonać właściwego wyboru. Mówimy o surowcach typu standard, jak połysk czy mat, ale również o surowcach typu premium. Tu znów napomknę o grupie ThyssenKrupp, gdzie w swojej ofercie posiadamy kilka powłok takich jak ice crystal, imitujący e, kryształy lodu mat czy powierzchnie łód, która jest imitacją drewna. Powiedziałeś bardzo dużo o materiałach wsadowych, o powłokach, jednak pewnie dla odbiorcy, dla Kowalskiego, który buduje swój dom, bardzo istotna jest cena tego produktu. Jak materiał wsadowy wpływa na cenę? Oczywiście rodzaj materiału wsadowego jego, tak jak już wspomniałem, te czynniki, które, które wymieniłem, czyli głównie lakier, jego odporność oraz też okres gwarancji wpływają na cenę wyrobów sadowego. Im ten materiał jest bardziej odporny na warunki atmosferyczne, im dłuższej gwarancji możemy udzielić, tym niestety, niestety jest on droższy, ale w ślad za tym idzie ta Jakość, którą możemy zagwarantować klientowi. Różnice w przypadku naszej oferty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent w zależności od najtańszego do najdroższego materiału. A Michał mówiąc o 2020 roku, nie sposób pominąć pandemię, czy ona jakoś znacząco wpłynęła na sytuację na rynku? E, absolutnie tak. Huty nie pozostały obojętne na pandemię koronawirusa. W początkowym etapie borykały się z olbrzymim spadkiem popytu, a w ślad za tym podejmowały decyzje o ograniczeniu produkcji. Ta sytuacja dziś zaczyna się odwracać, bowiem popyt odbudował się, a szczególnie na rynkach azjatyckich. W ślad za tym wzrosły też istotnie ceny materiałów sadowych. W przypadku hutnictwa jest to przede wszystkim bruda żelaza, ale również złom. Ceny sadu, wzrost popytu, ograniczenia podaży powodują, iż ceny naszych surowców, Czyli blach, które kupujemy na pokrycia dachowe, również wzrosły. Czyli jakie to ma przełożenie tak naprawdę na klienta? To znaczy, dziś obserwujemy odwrotny trend niż ten, który jeszcze był zauważalny kilka miesięcy temu. Huty wyszły z tego najgłębszego kryzysu. Dziś ten popyt został odbudowany, a wspomniane przeze mnie ograniczenia produkcji powodują wzrost cen materiałów sadowych. To będzie prawdopodobnie miało przełożenie również na ceny gotowych wyrobów. Co istotne, kurs euro też mógł wpłynąć tutaj na zmiany? Oczywiście tak. Nasza gospodarka pozostaje pod silnym wpływem zmian kursowych i jakiekolwiek wahania w tym względzie mają wpływ na ceny naszych wyrobów. Wszystkie surowce, które kupowane są przez grupę Blachotrapes, są kupowane w walutach obcych. A jak surowiec jest istotny przy wyborze dachu? Tutaj musimy wziąć pod uwagę te aspekty, które też już wymieniłem, to znaczy właśnie strukturę rakieru, jego odporność na warunki atmosferyczne i lata przyznanej gwarancji. Oczywiście, można powiedzieć, że w pierwszym względzie powinniśmy patrzeć też, czy wziąć pod uwagę walory estetyczne. W końcu ten dach powinien nam się podobać. Natomiast w drugiej kolejności, albo równolegle, powinniśmy też patrzeć na jakość, która stoi za tym wyrobem. Tak jak już wspomniałem, w naszej ofercie mamy szeroki wybór surowców, dostępnych niemal na każdą kieszeń. W związku z tym jest możliwość dokonania właściwej decyzji. Decydując się na wymianę dachu, na budowę nowego domu, mamy do wyboru bardzo szeroką gamę produktów, o czym wspomniałeś. Jakie trendy aktualnie panują w Polsce? Obserwujemy już od szeregu lat wzrost świadomości klientów co do jakości materiałów budowlanych, w tym pokryć dachowych. To już nie są te czasy, kiedy liczyła się wyłącznie cena. Dziś klienci zwracają uwagę na jakość i obsługę sprzedaży i myślę, że zarówno wysoką jakość, jak i znakomitą obsługę sprzedaży jesteśmy w stanie zagwarantować. Michał, powiedziałeś o Polsce, a jak to się ma do krajów europejskich e, ogólnoświatowej gospodarki? Jakie dachy z kolei tam są wybierane? Musimy sobie też od odpo razu odpo odpowiedzieć, na, 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 czy powiedzieć sobie taką kwestię, iż dachy ze stali, czy dachy ogólnie blaszane są popularne w naszym regionie e, Europy, mam na myśli Europę Środkową i Centralną. I dalej na zachód, tym popularność dachów e, e, blaszanych jest niższa na korzyść innych alternatywnych pokryć. W naszym regionie m, ta świadomość Jakości czy oczekiwań co do wysokiej jakości ze strony klientów jest tożsama jak ta, którą wymieniłem tutaj na rynku polskim. To znaczy, klienci decydują się coraz częściej na pokrycia z grupy premium, w tym również na przykład na aluminium, które jest bardzo popularne na rynkach południowych. Mam na myśli Słowację i Czechy. A jeżeli mówimy o Ameryce? W przypadku Ameryki eksportujemy na tamtejsze rynki surowce grupy ThyssenKrupp. Tutaj widzimy, iż cieszą się one znakomitą popularnością wśród odbiorców i bardzo nas to cieszy. Czyli można powiedzieć, że położenie geograficzne ma znaczący wpływ na wybór konsumentów? Myślę, że tak naprawdę to wszystko sprowadza się jakby do, do podstawowego meritum to znaczy jakość. Tak? Ta, ta znajomość czy też oczekiwania co do wysokiej jakości są powszechne, niezależnie od tego, czy mówimy o rynku polskim, czy o rynkach eksportowych. I staramy się temu sprostać, oferując odpowiednie surowce. O tym, jak zmienia się rynek, jakie panują trendy i na co w szczególności powinniśmy zwracać uwagę, wybierając pokrycie dachowe, rozmawiałem z Michałem Wnękiem, dyrektorem ds. zakupów w firmie Blachotrapes. Na kolejny odcinek BT News zapraszam już za tydzień. Dziękuję bardzo.